Panie profesorze, jakie w tej chwili stoją wyzwania przed podstawową opieką zdrowotną w Polsce? Czego brakuje? Pieniędzy, systemowych zmian? Jak pan profesor to widzi? Podstawowa opieka zdrowotna ma kluczową rolę, a więc też i dużo problemów. I to, co pani redaktor powiedziała, czyli i kwestie związane z finansowaniem, i sam sposób finansowania, sposób rozliczania świadczeń i miejsce podstawowej opieki w systemie, obowiązki, organizacja, no, tych problemów jest bardzo dużo. Tak jak zwykle zresztą w systemie ochrony zdrowia, więc nie jest to szczególnie wyjątkowa sytuacja. Tym niemniej rozwiązanie tego jest, powiedziałbym, bardzo ważne, ponieważ to, w jaki sposób działa podstawowa opieka zdrowotna, potem rzutuje na cały system. I jeżeli w podstawowej opiece zdrowotnej pacjenci znajdują pomoc i są z niej zadowoleni, to cały system ma dużo lżej. Jeżeli nie, no to wtedy są te problemy, o których wiemy. To zresztą nie tylko polskie problemy, problemy z obciążeniem i z przyjęć pomocy doraźnej, niepotrzebnym, który w gruncie rzeczy zaczyna wtedy zastępować podstawową opiekę zdrowotną. No, a więc problemów jest dużo. Ale czy podejmowane są działania, które by te problemy rozwiązywały? Czy nowi ministrowie, Ministerstwo Zdrowia ma plan na to, co zrobić z POZ-em? W naszej ocenie te działania są podejmowane. Nie należy też oczekiwać cudów, bo cały system ochrony zdrowia jest trochę zakładnikiem pewnego sposobu finansowania, no oszczędnego sposobu finansowania ochrony zdrowia, a więc szybkich i łatwych rozwiązań nie należy oczekiwać. Natomiast myślę, że warto spojrzeć na to z perspektywy pacjentów i moim zdaniem bardzo dobre są uwagi, które zgłasza organizacja publikująca European Health Consumer Index, która wskazuje, że na każdym etapie, ale również na etapie podstawowej opieki zdrowotnej niezwykle ważna jest dostępność, jeżeli pacjenci mają bezpośrednią dostępność i jeżeli widzą w podstawowej opiece zdrowotnej miejsce, gdzie mogą załatwić swoje problemy, to to niezwykle ułatwia funkcjonowanie systemu. Oni zwrócili również uwagę na bardzo ważną rzecz, mianowicie, że teoretycznie jest takie założenie, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien być takim bramkarzem, tłumacząc to na polski, czyli próbować ograniczać korzystanie ze świadczeń kosztownych i wysokospecjalistycznych. Z badań, które już od wielu lat ta organizacja prowadzi, wynika, że takie ustawienie systemu podraża rzeczywistości, koszty funkcjonowania całości, a więc trzeba też bardzo uważać, żeby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie był postrzegany jako ktoś, kto utrudnia dostęp, bo jeżeli tak jest, to oczywiście i podstawowa opieka zdrowotna nie funkcjonuje, i system jest obciążony, i wszyscy są niezadowoleni. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję pani redaktor.